Przedstawiciel firmy MyPhone dostarczył nam właśnie premierowy model Infinity. Rozpakujemy go, obejrzymy teraz. Niestety na recenzję będziecie musieli troszeczkę poczekać, no bo mamy w planach wyjazd na targi MWC, więc troszeczkę wszystko przeciągnie się w czasie, ale już teraz pokażemy Wam ten telefon, rozpakujemy go razem i obejrzymy. Smartfonem tym MyPhone próbuje przejść do segmentu, jak to jest powiedzmy nazywane, premium, to trochę wyższej klasy telefonów. No i rzeczywiście opakowanie przygotowano dość starannie. Ładnie to wszystko wygląda, no ale to tylko opakowanie, zajrzyjmy dalej. Instrukcja. No, chyba pierwszy raz w historii MyPhone'a mamy tak porządnie zrobioną instrukcję. Kolorowe grafiki, wszystko opisane, no i ta broszurka jest dosyć obszerna. No i oczywiście jest w języku polskim. No i wreszcie porządna czcionka, jest to dosyć czytelna instrukcja. Warto do niej zajrzeć, kiedy kupujemy telefon. Wiadomo, że mało kto to robi. Niemniej zachęcam, przynajmniej użytkowników początkujących. Co w opakowaniu? Folia ochronna. Tutaj jest, z tego co wiem, Gorilla Glass 3 po obu stronach telefonu, to zaraz zobaczymy. No ale mimo to producent dał folię ochronną, tak na wszelki wypadek. Co w opakowaniu? Igła do otwierania gniazda. To zaraz sobie zobaczymy. Zasilacz. Zasilacz 1-amperowy, standard z USB. No i wiadomo już, że będzie do tego kabel USB. No zgadza się, kabel jest. Tu mamy co? Słuchawki. Jeszcze już na pierwszy rzut oka zdaje mi się, że to jest dosyć porządny zestawik. O, jak na zestaw fabryczny, to konkretna sprawa. Bardzo porządnie wykonane złącze, płaski, nieplączący się kabel. Nie widzę. A, tu mamy przycisk do odbierania połączeń. Nie ma regulacji głośności, jest tylko odbieranie połączeń. No i słuchawki. Tu zwróćmy uwagę na logo Infinity. Cała seria iPhone'ów Infinity, bo podejrzewam, że nie skończy się na dwóch modelach. Ma takie oto logo i ono się pojawia na tych słuchawkach. Słuchawki z tworzywa, ale wyglądają dość solidnie. Model dokanałowy. Sprawdzimy, jak grają. Oczywiście o wszystkim Wam opowiem, no ale nie będziemy tutaj oglądać wyłącznie słuchawek. Aha, jest jeszcze coś. Nakładki wymienne na słuchawki w dziwnych kolorach. Zapytałem przedstawiciela MyPhone'a, skąd te kolory. Wyjaśnienie jest dosyć proste. Otóż do tych telefonów już niebawem producent zaoferuje akcesoria, na przykład pokrowce, tudzież jeszcze inne dodatki w stylu uchwytów i tym podobnych, i wszystko będzie kręciło się wokół tych kolorów. Smartfony będą dostępne w czerni i bieli, a dodatkowe akcesoria w takich soczystych, pomarańczu, dobrze mówię chyba, tu proszę kobiety o ewentualną korektę, i żółci. I takie to zestawy będziemy mieli od MyPhone'a. Będzie można sobie dopasować telefon do własnych upodobań. No ale zobaczmy sam smartfon. Może jeszcze zerkniemy na specyfikację. Oczywiście w katalogu macie pełne dane, ale na pudełku też jest dosyć sporo informacji. Jest UMTS-900, to od razu zaznaczę. 8-rdzeniowy procesor, 1,4 giga, 4,7 cala IPS, One Glass Solution, wyświetlacz HD. Z Gorilla Glass 3, jak wspomniałem, 8-megowy aparat Sony z tyłu, 5-megowy OmniVision z przodu, szerokokątny, to też warto podkreślić. 16 giga pamięci, gigabajt RAMu, Android 4.4 na starcie. Dlaczego taki? Chodzi o optymalizację. Tutaj MyPhone zapewnia, że położył spory nacisk na zoptymalizowanie systemu do sprzętu. I piątka być może będzie, ale na razie nie wiadomo kiedy. Tutaj chyba trzeba będzie trzymać producenta za słowo, że update będzie tym razem. Zobaczymy. No i bateria 2000 mAh w nierozbieralnej obudowie. No i popatrzmy, jak to co wszystko wygląda. Obudowa dosyć smukła. Ramka imitująca metal. I powiem Wam, że ta imitacja metalu, może kamera tego nie oddaje, ale wygląda naprawdę porządnie. Można się nabrać. To nie jest metal, to jest tworzywo, ale metalu daje dosyć dobrze. Przyciski, jak widzimy, zgrupowano na jednym boku. Bardzo fajnie pracują i no, wygodnie pod kciukiem sobie leżą, trafiają pod palec. Od dołu micro USB i mikrofon, od góry jack,
Nie widzę natomiast dodatkowego mikrofonu do redukcji szumów, czyli chyba takiego układu tu nie ma. Jest natomiast jakiś zaawansowany układ audio, który tak czy siak będzie poprawiał brzmienie. To oczywiście też sprawdzimy. O wszystkim Wam opowiem w recenzji. No i może zdejmę tą folię z tyłu ekranu. I zobaczymy. No, bardzo fajnie to wygląda. Muszę przyznać, że telefon został starannie wykonany. Bardzo ładny projekt. Sądzę, że może on się podobać w zasadzie wszystkim. Smukła obudowa, z przodu szkło, z tyłu szkło. Zobaczymy, jak to będzie w eksploatacji wyglądało, bo może się okazać, że będziemy namiętnie użytkownicy tłuc te telefony. No ale miejmy nadzieję, skoro jest to Gorilla Glass 3, że będzie całkiem dobrze. Fajny projekt. Tutaj producent niezbyt nachalnie epatuje swoim logo. To logo jest dosyć dyskretne i to dobrze. Telefon jest elegancki dzięki temu. Zwróćmy jeszcze uwagę, że iPhone troszeczkę zmienia swoje logo, co zapowiada być może jakąś rewolucję w tej firmie małą. Przepraszam, troszeczkę jeszcze katar mnie męczy. Tutaj mamy w tej chwili w ręku telefon 3G, ale identyczny model, różniący się nieco specyfikacją. Tu oczywiście znów odsyłam do naszego katalogu. Będzie również wyposażony w łączność LTE. No, czyli już wchodzimy naprawdę na całkiem światowy poziom. Co do ceny. 800-900 zł te telefony będą kosztować. Nie jest to jakaś oszałamiająca oferta, ale muszę przyznać, że jak na telefon o takiej prezencji, cena jest chyba okej. No oczywiście rynek wszystko zweryfikuje, ale telefon zapowiada się naprawdę dobrze. Wrócę jeszcze do rozmowy z przedstawicielem iPhone'a, bo często, jak zauważyłem, krytykujecie serwis tego producenta. Porozmawiałem troszeczkę na temat serwisu i prawdę mówiąc, zbyt wiele Wam nie mogę powiedzieć, ale te opóźnienia, które tak licznie krytykujecie u nas w komentarzach, wynikają z tego, że po prostu iPhone w ostatnim czasie sprzedaje bardzo dużo telefonów, co przy niezmienionym nawet odsetku reklamacji powoduje, że po prostu serwis przestaje wyrabiać. Przedstawiciel producenta zapewnił mnie, że pracują nad tym i już niebawem serwis będzie działał na naprawdę zdecydowanie lepszym poziomie. W serwis czekają jego pracowników, kierownictwo spore zmiany. iPhone zatrudnił firmę doradczą, która nad tym pracuje i tutaj producent zmierza do naprawdę już europejskiego standardu, odmiennego od większości polskich B-brandów. Także miejmy nadzieję, że iPhone dotrzyma słowa i przejdzie na naprawdę już światowy poziom, czego w sumie sobie i firmie życzymy. Jak będzie, zobaczymy. Ja tutaj w tej chwili nie wyrokuję. Na początek ten telefon zrobił na mnie dobre wrażenie. Zajmę się nim teraz. Oczywiście zrecenzuję go dla Was i wszystko Wam o nim opowiem, ale no, muszę go troszeczkę poużywać, żeby móc cokolwiek o nim powiedzieć. Niestety, nie będę robił recenzji na kolanie na podstawie jednego dnia użytkowania telefonu. Wybaczcie, ale ja tak nie potrafię. Tutaj zajmujemy się tym raczej troszeczkę dogłębniej. Sprawdzę oczywiście osiągi baterii, sprawdzę płynność działania interfejsu, systemu. Zobaczymy, jaką on ma wydajność. To wszystko będziemy oceniać. Ja jeszcze w międzyczasie szybko pokażę Wam ciekawe rozwiązanie, które tutaj zastosowano. Wydaje się, że ten telefon nie ma gniazda na kartę pamięci. Otóż ma. Zobaczcie, jak to zrobiono. Oczywiście nie jest to jakieś wyjątkowe rozwiązanie. Zdarzają się telefony, niemniej dosyć rzadko spotykamy tego rodzaju gniazdo. Tu producent oczywiście wkłożył takie plastikowe zaślepki po to, aby użytkownik wiedział, gdzie którą kartę ma włożyć. I zobaczcie, najpierw wkładamy microSIM do gniazda, a kartę microSD za nim i takie podwójne gniazdo, taką podwójną szufladkę montujemy w telefonie. Czyli spokojnie da się pamięć powiększyć. Co prawda tutaj producent nie informuje, o ile. No ale też sprawdzimy, przynajmniej podejrzewam, że 64 GB kartę tutaj spokojnie powinna wchodzić i powinna działać. Naturalnie też o tym wspomnę w recenzji, sprawdzę to po prostu. Strasznie jestem ciekaw możliwości przedniej kamery, bo tutaj też również producent podkreśla, że jest to dosyć dobry przetwornik z niezłym obiektywem o szerokim polu widzenia 88 stopni. Także powinien ten telefon całkiem dobrze nadawać się do selfie. Tylny aparat, no to jest dosyć często stosowana matryca Sony, również o dosyć dobrych parametrach. Także sądzę, że ten aparat będzie robił całkiem dobre zdjęcia. Jeszcze zerkniemy może tak szybko na ekran.
Telefon się uruchamia. Już teraz tutaj w tym ostrym świetle lampy widzę, że jest całkiem przyzwoita czerń na tym wyświetlaczu. Nie ma takiego fioletowego czy szarawego zafarbu. Ja jeszcze dla pewności przetrę trochę ekranik, żebyśmy dobrze widzieli. No i tak jak wspomniałem, model 3G. Będzie jeszcze LTE, oczywiście też go przetestujemy i też go opiszemy. No ale na razie oglądamy ten prostszy model. I jak to świeci, nie wykryto karty SIM, no nic dziwnego, bo jej nie ma. Sprawdzę jeszcze ustawienie ekranu tak na szybko, czy jest pełne podświetlenie. Tak, pełne podświetlenie. I powiem Wam szczerze, że tak na pierwszy rzut oka, to ekran zapowiada się zupełnie dobrze. Nie widać postrzępień czcionek. Kolory całkiem przyjemne, kąty widzenia. Też tutaj trochę nasze oświetlenie psuje efekt, ale myślę, że będzie całkiem dobrze. No to cóż, na recenzję zapraszam Was, no niestety dopiero po MWC, za jakieś 2-3 tygodnie, nie wcześniej. Natomiast telefony oczywiście trochę wcześniej znajdziecie w sklepach. Będziemy również na stoisku iPhone'a w Barcelonie. Zobaczymy, czy firma pokaże tam coś więcej. Z tego co wiem, na razie nie. Seria Infinity dopiero wchodzi do sprzedaży. No i zobaczymy, czy uda się iPhone'owi ten przeskok jakościowy od prostych, niedrogich smartfonów z Biedronki do segmentu nieco wyższego. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze.